Mario, ostatni sparing przed wylotem do Turcji, przed tą ostatnią częścią tych przygotowań. Niestety, przegrywamy w Opolu z Odrą. Powiedz mi, jak ocenisz to spotkanie? Znaczy, powiem tak, no, przeciwnik wymagający i tak te sparingi powinny wyglądać. No, w ostatnich spotkaniach sparingowych były zwycięstwa, zagraliśmy na zero z tyłu. No dzisiaj nie ostrzegnęliśmy błędów, ale te błędy na pewno lepiej w takich meczach sparingowych, że wychodzą, a później można je eliminować. Tak jak powiedziałem, sparing w dobrym tempie, było sytuacji podbramkowych. Szkoda na pewno tej ostatniej minuty, niepotrzebna bramka, ale tak jak powiedziałem, po to są te spotkania, żeby wyciągać wnioski i już w kolejnych spotkaniach nie popełniać ich. A wyjazd do Turcji, no tam już typowo będzie praca, na pewno tak jak już nam trenerzy mówili, że będzie dużo z piłką, dużo zadań taktycznych No, dużo pracy nas czeka. Powiedz mi jeszcze, tak wracając do tego dzisiejszego sparingu, czuliście w nogach te tygodnie przepracowane na siłowni, bo z tego co ja wiem, to te treningi są bardzo intensywne w tym okresie. No bardzo intensywny okres, mamy po dwie jednostki codziennie treningowe i wchodzi, jest, nasila się to, ale to jest okres i tak jest w piłce, nie ma co płakać, narzekać, tylko po prostu trzeba pracować. Jeżeli chcesz dobrze wyglądać w sezonie, w całym sezonie, no to musisz oddać serducha na treningu, a w meczu będzie łatwiej, dlatego nikt nie narzeka. Po pierwsze, bo to jest najważniejsze, że nikt nie narzeka. Tak jak teraz też powiedziałem, będziemy mieli teraz okres taki w Turcji typowo piłka i na pewno jakaś siła będzie, ale przede wszystkim będzie piłka i gra. Gra w piłkę. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.